Podobno do 3 razy sztuka. Zobaczymy, czy tym razem się sprawdzi. Drodzy Państwo, Alicja Nowacka, Stowarzyszenie na Tak. Witam Ciebie, Alicjo, bardzo serdecznie. Przepraszam Ciebie za te drobne wpadki, no ale jesteśmy programem na żywo. Chyba nam wybaczysz. Wybaczam. Tym bardziej, że chcemy powiedzieć o Waszej, jak zawsze bardzo pozytywnej akcji, jak zawsze bardzo ciekawej akcji. Tym razem przyszłaś do naszego studia z kalendarzami. Kończy się rok 2012. Zobaczymy tak naprawdę, czy skończy się 31 grudnia, czy 21 grudnia, ale to jeszcze i do tej daty, i do tej daty mamy chwilkę. A kalendarze? Bardzo ciekawe, warto o nich porozmawiać. To już któraś edycja kalendarzy? Trzecia. Trzecia edycja kalendarzy. Mhm. Ja w zeszłym roku otrzymałem od Was kalendarz. Nieco się on różnił. Już po okładce widzę, że jest on nieco inny niż ten z tego roku. Co to za pomysł, co to za projekt? Akademia Ludzi Pozytywnych ma głównie na celu przełamanie stereotypów dotyczących ludzi niepełnosprawnych intelektualnie. Ponieważ istnieje takie przekonanie, że to jest taka grupa ludzi, którzy z reguły biorą, a nic od siebie nie dają. A tutaj pokazujemy, że tak naprawdę osoby niepełnosprawne intelektualnie mogą być naszymi nauczycielami. Nauczycielami od pozytywnych emocji i mogą nas nauczyć tego, co to, albo nawet w sumie przypomnieć nam, co to jest autentyczność, szczere uczucia i właśnie takie pozytywne emocje. I w tym kalendarzu znajdziemy takie osoby. Zresztą Państwo mogą widzieć to, co się ukazuje na naszym wielkim telebimie. To są bohaterowie tak naprawdę tego kalendarza. Kim jest na przykład ta pani? Justyna Matysiak. To jest, szczerze mówiąc, już światowej sławy artystka, jeśli chodzi o sztukę Art Breed. I generalnie na przykład zdobyła Grand Prix w Triennale Sztuki Naiwnej. I jest to osoba, która też udziela się sportowo. Ostatnio zajęła 4., jeżeli dobrze pamiętam, albo 5. miejsce w turnieju bowlingu Olimpiad Specjalnych. Jest to osoba też niesamowicie pozytywna i też naprawdę ma wielki talent. Widziałem tutaj też starszego pana, pan Adam Dębiński, o ile dobrze przeczytałem na naszym wielkim, wspaniałym telebimie. Kim jest pan Adam Dębiński? Pan Adam Dębiński również jest twórcą i też należy do właśnie tej kategorii osób, które jakby poprzez sztukę mogą wyrazić to, czego nie mogą do końca wyrazić słowami i też swoim zachowaniem. Łatwo było namówić te osoby do wystąpienia w tym kalendarzu? Tak, ponieważ to są osoby, które się chętnie tym dzielą, co potrafią, co mogą dać innym, więc jak najbardziej. Nie było z tym żadnego kłopotu. Rozumiem. Akademia Ludzi Pozytywnych, kalendarz na rok 2013. Gdzie te kalendarze możemy dostać, gdzie możemy je kupić? Można generalnie te kalendarze dostać na Allegro, mamy specjalną aukcję. Wystarczy tego wpisać Akademia Ludzi Pozytywnych. Również, jeżeli ktoś byłby chętny odwiedzić nasze Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu na Bukowski 27/29, to również mamy na miejscu te kalendarze, więc wszystkich chętnych przy okazji zapraszamy do zakupu. Z Waszym stowarzyszeniem jest tak, że Wy nie dość, że udowadniacie, że z takimi osobami można żyć, że takie osoby są naprawdę wartościowe, to Wy jeszcze za każdym razem łączycie przyjemność i pożyteczność, bo tak samo jest z akcją litr paliwa zamiast piwa, tak samo jest również z tym kalendarzem, no bo każdy z nas kalendarza potrzebuje, każdy z nas z kalendarza korzysta. Oprócz tego, że zakupimy ten kalendarz, mamy pomoc nieraz naprawdę bardzo, bardzo pomocną i wyjątkową, to również możemy wesprzeć Wasze działania. Zgadza się. Przede wszystkim to jest taki podwójny prezent, tak jak właśnie powiedziałeś, że robiąc prezent bliskim i taki, to jest szczerze mówiąc taki niezwykły kalendarz, tak? Jest też ładny graficznie, jest też funkcjonalny. Robimy też prezent ludziom, znaczy osobom niepełnosprawnym, którzy są w naszych placówkach. Czyli jest to 10 placówek, które codziennie wspierają osoby niepełnosprawne intelektualnie na każdym etapie życia, czyli poczynając od Orzeszka, czyli przedszkola dla dzieci ze sprzężoną niepełnosprawnością, do Kamyka, czy też warsztatów terapii zajęciowych przy Lesie albo Krzemień. To już jest kolejna edycja. Mówiłaś, że to już jest trzecia edycja kalendarza. Ile zebrało się środków z poprzednich dwóch edycji?
Oj, to akurat, szczerze mówiąc, nie mam tej informacji, ale to zależy od roku, ale no, niestety nie mam tej informacji, ile środków się udało zebrać. Kalendarz jest bardzo ładnie wydany. Mnie najbardziej chyba zastanowiła ta strona, może jeszcze raz Państwu pokażę, bo myślę, że Alicja tę stronę już doskonale zna. Co to tak naprawdę jest? To jest też fragment twórczości. Użyliśmy wszystkich tutaj prac uczestników głównie warsztatów terapii zajęciowej. W tym akurat kalendarzu są to głównie artyści, ponieważ w zeszłym byli również sportowcy, między innymi sportowcy, a w tym to są głównie artyści, którzy tworzą właśnie warsztacie terapii zajęciowej przy Lesie i Krzemień oraz w galerii TAK. Akademia Ludzi Pozytywnych, bardzo wyjątkowy kalendarz na bardzo wyjątkowy rok. Miejmy nadzieję, że do niego dojdzie. 2013. Nie obawiacie się trochę tej trzynastki z tyłu? Nie, zupełnie nie. Myślę, że jeśli tutaj w tym kalendarzu mamy jakby porady, tak, na przykład powiedzmy pierwszą lepszą wezmę tutaj sobie, łam schematy. I myślę, że dzięki tym poradom od naszych pozytywnych tutaj ludzi, ten rok następny będzie jeszcze lepszy i też nie ma się czego obawiać tej trzynastki, ani też końca świata. Okej, no to nie obawiamy się końca świata. Z Akademią Ludzi Pozytywnych wszystko się na pewno nam uda. My przypominamy jeszcze raz, te kalendarze są dostępne przede wszystkim na Allegro. Na święta już się chyba raczej przez Allegro nie zdąży z prezentem, ale można do Was zajrzeć i na miejscu kupić te kalendarze. Akademia Ludzi Pozytywnych 2013. Bardzo wyjątkowy kalendarz, bardzo wyjątkowy gość. Bardzo dziękuję za spotkanie dzisiaj. Naszym gościem była Alicja Nowacka ze Stowarzyszenia. No tak, drodzy Państwo, my zachęcamy do kupna tych kalendarzy. Akademia Ludzi Pozytywnych, rok 2013. To będzie rok, w którym na przykład będziemy łamać schematy. Oby tak było, drodzy Państwo. Ja jutro schematu nie złamię i jutro również tutaj o tej godzinie się z Państwem pożegnam. O 17.30 się powitam, bo o 17.30 zawsze startujemy z Open Night. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję bardzo. Dobranoc.